Akwarium amatorskie, kanał dla pozytywnie zakręconych akwarystów. Ja jestem tutaj jak najbardziej zgodnie z nazwą tego kanału. Jestem amatorem, który wam opowiada o swoich przygodach z akwarystyką. Kto coś weźmie od siebie, to weźmie z tych filmów, ale już tak jak na pewnej grupie na Facebooku nie mi zarzucili ludzie, że próbuję kogoś coś uczyć, zakładam kanał, który ma już ponad 200 widzów i mam w 240-litrowym akwarium bocję wspaniałą. No proszę państwa, no jak ktoś nie wiedział, to już teraz śpieszę powiedzieć, że bocja została zakupiona przez to, że miałem plagę ślimaków do usunięcia. Może nie jest największych rozmiarów jeszcze, ale już sobie obiecałem, że przy następnym restarcie albo najdalej jeszcze kolejnym restarcie je oddam do sklepu bądź komuś ze znajomych, bo faktycznie bocje rosną do dużych rozmiarów i no nie nadają się do tego akwarium za bardzo. Teraz, kiedy kupiłem sobie gurami mozaikowe, no to jest to akwarium azjatycko-amazońskie. Albo jeszcze mam tutaj jednego kardynałka, który przez przypadek został złowiony we Wrocławiu w sklepie i dany mi został w prezencie. Także no mówię, no reasumując ten wstęp mój nieudolny, chodzi o to po prostu, żebyście sobie oglądali to co ja tutaj robię w tym akwarium. Nieraz sobie zrobię jakąś wycieczkę do innych. Popatrzcie się. Bocja atakuje Sklara. A wszystko z tego względu, że tutaj kolejny raz moje skalarki sobie złożyły ikrę. I tym razem troszkę wybrały lepsze miejsce. Ale nic z tego nie będzie. Prawdopodobnie tak jak Mokre Łapki mówił, że no bocje jak się da to wezmą, a jak się nie da to wezmą na siłę to co im się należy. Czyli smakowite żarełko. Tutaj nawet mniejsze rybki też. No ciężko jest utrzymać rybą w akwarium wielogatunkowym z innymi rybami. Jest para skalarów i będzie ciężko im utrzymać. Ja się tym nie przejmuję, bo tak jak mówiłem już kiedyś przy pierwszym razie, co miały tarło skalary, że to się nie utrzyma, nawet nie ma w zasadzie po co się utrzymać, bo ja i tak mam tu za dużo rybek, a na targu z tym nie będę stał. Za bardzo też nie mam komu rozdawać, bo jestem za granicą, mieszkam i wiadomo, mniej jest tutaj znajomych, którzy mają akwaria i sobie tutaj sam tworzę coś. Tak jak mówię, no filmy, które wam puszczam, mają służyć jako
perypetie, pokazanie z mojego akwarium lepszych i gorszych chwil, kto będzie się uczył na tym, na tych gorszych chwilach moich i nie będzie popełniał tych błędów, co ja popełniam, to jest jego. No. Nie staram się być jakimś guru pomarańczowej alternatywy. Nie jestem zawodowym, znaczy zawodowym, nie jestem ichtiologiem, nie mam wykształcenia odpowiedniego do jakichś głoszenia tez czy antytez na temat akwarystyki i ryb. Po prostu no, pokazuję to, co się u mnie dzieje i raz jest lepiej, raz gorzej. Jak jesteśmy przy gorzej, to oto mój nowy nabytek. Jak na amatora przystało. Nie będę tutaj strzelał z nazw. Mam takie specjalne, jak w studiu telewizyjnym, pomoce. Widać? Czy nie widać? I ta roślina po prostu mi słabizna. Słabiutko mi rośnie. No, miał być z tego jakiś trawnik. Pożółkło to. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Z drugą jest nieco lepiej. Miałem taki malutki... malutką taką sadzonkę, taki koszyczek mały tej rośliny. No, troszkę się rozrosła. W miarę to wygląda. A nazwa jej jest taka. Mogę to później napisać jeszcze w opisie, jakby ktoś był ciekawy. Ostatnio w moim mieście były dni akwarystyki. Oto mój nabytek. Ten korzonek, który trzymałem w 21 odcinku. Już go nie puściłem. Anubia z baterii i mech, o którym nazwę zapomniałem. Bardzo przepraszam Was. Nie zrobiło się ciemniej w akwarium. Jest następna sprawa, która trochę zmieniła akwarium i zmieniła odczyn pH w akwarium. A mianowicie szyszki olchy czarnej zakupione i przywiezione przez moich teściów. Troszkę woda się taka bursztynowa zrobiła. Czarnych wód jeszcze może nie ma, ale może stąd akcja skalarów troszkę się chyba podjarały tym faktem, że te jednak ten odczynnik pH wody troszkę się zmienił. Jest teraz na poziomie poniżej 6,5, gdzieś tak. 6,5, poniżej 7 na pewno. Cały czas coś się zmienia, bo robię podmiany wody, ale wahania są nieduże. Staram się to utrzymywać na jednym poziomie. Jak mówiłem ostatnio, żebym zmienił nawożenie, używam teraz makro, mikro, potas i karbo od takiego, może nie są, to nie jest firmowa firma, nie jest jakaś znana marka. Koleś jakoś tak raczej chyba to troszkę w taki bardziej chałupniczy sposób robi. Na początku przez pierwsze 2 tygodnie używałem w takich ilościach, jak zalecał. Zauważyłem po 2 tygodniach, że troszkę się glon rzucił. Powiem Wam szczerze, że z tym nawożeniem to jest kurewsko ciężka sprawa.
łatwo jest przedobrzyć i z efektów pożądanych, jak na przykład wzrost roślin, ładnie wszystko można w drugą stronę obrócić, bo zamiast roślin mogą wyskoczyć nam gloniale. Glonów nie cierpię. Jest tendencja taka, że w ogóle anubiasy bardzo wolno rosną i mają prawo troszkę być pokryte glonami, ale tendencję zauważyłem taką, że czym niżej światła, tym mniej jest zagloniony. I teraz nie wiem, czy to przez światło za mocne, czy to przez te nawozy. Czekam na podpowiedzi, czekam na... Jest bardzo dużo większych. Znaczy, ja to nie jestem żaden fachowiec, ale jest dużo ludzi, którzy się znają na hodowli roślin, na dozowaniu różnych środków dla roślin i tutaj wykonuję w ich stronę ukłon. Jak możecie, pomóżcie. Jak będzie trzeba, podam link do tych preparatów, żebyście wiedzieli, co mam. Nie chcę na razie umieszczać tutaj linków żadnych, bo nie będę kolesia tutaj reklamował, bo na razie za bardzo nie ma po co to reklamować, bo no nie wiem, no może, nie wiem, no sami zauważcie, no rośliny niby są, no ale przed nawożeniem były troszkę mniej żółte, a gu, prawda, bo poodcinałem te żółte, żeby nie szpeciły mnie, żeby mi nie denerwowały wzrok i żebym widział, czy następne żółte wychodzi. Także no nie wiem, no jestem tak sobie. No ładnie mi rośnie ta Ludwigia, jednak ktoś tam mnie poprawił, że to nie Alternatea. Widocznie ktoś bardziej się znał niż pani rosyjskojęzyczna z mojego sklepu. Następna sprawa, o której chciałem lekko napomknąć, to pistia. Kupiłem pistię sobie, w końcu przyszła, była bardzo mizerna, takie tylko malutkie pod 3 maksymalnie listeczki. Teraz ładnie puściła korzenie. W tej roślinie największym plusem jest to, że ma ładne korzenie. Z góry raczej to nie jest efektowne. Z góry akwarium też się nie oglądam, dlatego zdecydowałem się na pistię. Jeszcze raz, tarło. Oglądajcie, mówię, bo już następnym razem nie będzie co oglądać, bo te gagatki tylko czekają na chwilę nieuwagi. Prawdopodobnie jutro by było już. Nie wiem, jakbym miał w sumie tak szczerze mówiąc, to tak z 2 sztuki chciałbym wyhodować. Po prostu zobaczyć, jaki to materiał będzie genetyczny, no bo ten samiec teraz jeszcze przy tarle wygląda dosyć imponująco. Dobra, to by było na tyle. Do następnego razu, subskrybujcie, wchodźcie na moją grupę na Facebooku.
Trzymajcie się do następnego razu. Ciao.